Tak to czasami, moi drodzy, bywa, że nie wszystko musi być idealne, aby jednocześnie przykuć uwagę użytkownika, ewentualnie po prostu się spodobać. I myślę, że idealnym ucieleśnieniem tych słów będzie nowa klawiatura od Logitecha, PopKeys wraz z myszką Pop Mouse. Sprzęty niekoniecznie dedykowane graczom, ale jednocześnie, no, spójrzcie sami, jak to słodko wygląda. Trudno byłoby przejść obok nich obojętnie, także zapraszam Was na test, na recenzję. Zobaczmy, co potrafią, dla kogo są stworzone i czy warto się nimi interesować. Jedziemy! Oglądając oferty największych producentów, trudno natrafić na coś lekko szalonego. Przyznajcie sami, dużo czerni, raz na jakiś czas biel, a jak pudingowe kick-upy się trafią, to ogólnie szał. Nudą wieje szczególnie w kontekście klawiatur niekoniecznie dedykowanych grom, co bardziej pracy, i chyba tutaj właśnie Logitech chce wywołać lekką rewolucję, bo ich popy to przykład tego, jak rozweselić każdy smutny domowy zakątek pracy bądź też biuro. Dawno nie widziałem bowiem, pomijając niszowe marki, tak ciekawych zestawień kolorystycznych i poniekąd lekko innej formy. Nic zatem dziwnego, że dostałem sporo wiadomości, ewentualne testy, bo nawet pomijając analizę wnętrza, po prostu wygląd tutaj kusi. I ja wiem, że znajdą się wśród Was przeciwnicy tego retro looku, ale oni zazwyczaj no też takimi produktami się nie zainteresują. Z kolei klawiatura Pop trafi do ludzi poszukujących bezprzewodowego, nietuzinkowego, poniekąd mobilnego mechanika ukierunkowanego na biuro. Ale do rzeczy. Cena startowa 439 zł. Obniżki pewnie za jakiś czas będą, a w zestawie klawiatura, wymienne nakładki z emotkami, konektor Logibolt oraz odrobina papierków, no i baterie, które domyślnie są wmontowane wewnątrz. Do mnie trafiła kolorystyka Daydream, również w przypadku myszki, a skoro mowa o myszce, w pudełku znajdziemy wyłącznie urządzenie wraz z baterią AA. Niestety jej cena to 169 zł, więc poniekąd droga, ale jednocześnie jakby się uprzeć, to pewnie udałoby się tą cenę uzasadnić. Najpierw mimo wszystko wypada się przyjrzeć samej klawiaturze, bo to ona jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka. No bardzo osobliwa 75% propozycja przed nami. Dlatego też wspomniałem wcześniej, że dobrze dogada się z użytkownikiem mobilnym, bo zawsze zmieści się do plecaka, torby tuż obok laptopa. W zasadzie aż szkoda, że do zestawu nie dodano jakiegoś woreczka, aby całość nie uległa porysowaniu. Korpus wykonany jest z plastiku, a waga to okolice 780 gramów. Do czynienia mamy oczywiście z klawiaturą w designie Float, gdzie lekko płytsze nakładki osadzone na pełnowymiarze switchu wystają wraz z jego górnym housingiem poza plastikowy plate. Całe szczęście nawet tutaj znalazła się ochota, aby dopasować wspomniany segment switcha kolorystycznie do urządzenia. Nie ma zatem jakiegoś czarnego lub przezroczystego switcha, który nijak miałby się do ogólnego wyglądu. Generalnie korpus tworzy wrażenie takiego lekko nadmuchanego przez wszechobecne obłości. Nie mamy tutaj nawet regulacji kąta nachylenia, a jednolite ustawienie pod delikatnym ukosem, które funduje dodatkowy plastikowy brzuszek. Wygląda to dobrze, ale nie ukrywam, nie pogardziłbym tutaj podwójną regulacją klasycznymi nóżkami. W stronę blatu skierowano także kilka antypoślizgowych nakładek, te radzą sobie bardzo dobrze ze stabilizacją, no i co najważniejsze, mamy tutaj również klapkę, pod którą skrywa się zarówno miejsce na baterię, jak i konektor USB, aby nic się nie zagubiło. Zauważyliście pewnie również brak kabla, zgadza się, klawiatura nie działa przewodowo, jedyna opcja to Logibolt lub też Bluetooth. Poza tym nie mamy tutaj podświetlenia, są wyłącznie diody informujące o sparowaniu z konkretnym sprzętem, bądź też taka informująca o uruchomieniu caps locka. Włącznik klawiatury znajduje się natomiast na prawej krawędzi. Rzeczą zwracającą uwagę są też keycapy. Przede wszystkim okrągłe ABS-y mają font i symbolikę w formie naklejek. To niestety jest chyba jedno z tych zagrań, które uderza we mnie najmocniej, właśnie w tej startowej formie. Biorąc pod uwagę, że klawiatura jest skierowana do osób piszących po prostu bardzo dużo, uważam, że nakładki powinny być zrealizowane znacznie, ale to znacznie lepiej, aniżeli te nadruki, które w jakiś sposób są co prawda zabezpieczone, natomiast uważam, że mogą one po czasie po prostu się zetrzeć. Inna kwestia, że zapytacie, jak z wygodą pisania. O tym opowiem Wam za chwilę. Chciałbym bowiem zaczepić o jeszcze kilka istotnych rzeczy. Popki chwali się bowiem obecnością emotek jako domyślnych klawiszy na prawej stronie tuż za Enterem. Klasycznie w klawiaturach 75% mamy tutaj klawisze funkcyjne, natomiast Pop stawia na emotki. Kilka najpopularniejszych buziek plus klawisz wywołania panelu emoji podczas pisania. No powiedzmy, że w kontekście popularności social mediów i osób pracujących w tym obszarze jest to zabieg ciekawy. Czy idealny? Trzeba się do niego przyzwyczaić, to zdecydowanie, a wtedy pewnie zostanie mocniej doceniony. Poza tym zakres emotek można zmodyfikować
wydrukować, więc równie dobrze możecie poza domyślnymi umieścić tam inne, ale wówczas grafiki mogą być lekko mylące, więc warto nauczyć się ich na pamięć. A jeżeli chodzi o aplikację, no cóż, co prawda wyświetla nazwę emotki, ale tutaj grafika też się nie zmienia. Troszkę szkoda. Oczywiście jednak to nie jest tak, że klawisz pozostaje dedykowany wyłącznie emoji. Równie dobrze można tam przypisać sekwencję klawiszy, funkcję, skrót, czy nawet otwarcie danej witryny. Generalnie więc mamy tutaj mnóstwo funkcji i lekko niedopracowaną czytelność. Kolejna sprawa, połączenie i kompatybilność. Mamy Bluetooth, ale mamy też Logi Bolt, które dzięki jednemu donglowi może obsługiwać do 6 urządzeń zgodnych z tą technologią. Zagłębiając się w szczegóły akurat tego połączenia, ma być ono po prostu bezpieczne i użyteczne, szczególnie tam, gdzie natłok sygnału 2,4 jest zbyt nasycony. Niemniej prywatnie korzystałem z Bluetooth i z perspektywy czysto użytkowej ani tutaj zauważalnego opóźnienia, ani też problemów ze zerwaniem sygnału, bądź też dajmy na to uśpieniem, ponieważ klawiatura wybudza się błyskawicznie. Okazjonalnie uda się również na tej klawiaturze pograć, jeżeli koniecznie na tym Wam zależy, ale umówmy się, jej dedykacja jest inna, a połączenie dosyć mocno oszczędza baterię. Zapytacie, jak bardzo? Klawiatura podobno na dwóch paluszkach dołączonych do zestawu będzie w stanie wytrzymać do 36 miesięcy pracy. I to jest naprawdę wartość świetna, no bo wyobraźcie sobie, kupujecie klawiaturę, wkładacie baterię i zapominacie o niej na dosłownie 3 lata. Siłą rzeczy ten czas może być odrobinę krótszy, wszystko zależy od tego, jak intensywnie, jak długo będziecie z urządzenia korzystali, co nie zmienia faktu, że i tak jest to wartość fenomenalna, no a poza tym nie byłem w stanie tego jakoś tak realnie sprawdzić, no bo test skończyłby się za mniej więcej 3 lata. Jeżeli chodzi o myszkę, ona będzie w stanie wytrzymać 24 miesiące, przynajmniej taka jest deklarowana wartość. No i co, wypadałoby się zająć również przełącznikami oraz posłuchać tego, jak to wszystko brzmi. W klawiaturze mamy wyłącznie jeden typ switcha, który możemy sobie wybrać. Jest to TTC Brown, czyli bardzo delikatny taktyl, który jednocześnie został przesmarowany, co ciekawe. Mowa tutaj zarówno o sprężeniu, jak i muśnięciu slidera. Sprawdziłem, ponieważ jednego switcha, jak widać, sobie wylutowałem, mimo że są one wlutowane. Pamiętajcie, nie jest to klawiatura z hot swapem, więc takie lutowanie, no to nie jest najlepszy pomysł, jeżeli chcecie utrzymać gwarancję. No a w myszce tutaj ciężko mi stwierdzić, co to jest za switch, ale jedno muszę mu oddać. Jest piekielnie cichy i w tym momencie posłuchajcie, jak to wszystko brzmi. Generalnie jedno trzeba przyznać. Nawet jeżeli myszka jest średnio wygodna ze względu na swój osobliwy kształt, to szukając wskaźnika do biura, który nie będzie irytował swoim klikaniem, wow, no dawno nie słyszałem cichszej myszki. Co więcej, przycisk nad rolką wywołuje, tak jak w klawiaturze, okienko emotek, a rolka poniekąd ma dwa tryby. Pozwala przede wszystkim na swobodną rotację, chociaż nie jest to ta sama technologia co w MX Masterze, więc znacznie szybciej wyhamowuje, ale muszę przyznać, dzięki temu dokumenty przewija się trochę szybciej. Poza tym jest również ten tryb precyzyjny. Wszystko dzieje się inteligentnie, więc nie trzeba nic przełączać. Z kolei mówiąc o klawiaturze, obecne tutaj TTC spisują się zaskakująco sympatycznie. Jest to taktyl z założenia, chociaż pod palcem bliżej mu do lekko ziarnistej liniówki. W każdym razie bump jest subtelny, a w czasie zaangażowania w pisanie niemal znika, dając minimalny feedback. Może dlatego pisało mi się przyjemnie, a przy okazji to nie do końca idealne, natomiast obecne przelubowanie wewnątrz switcha sprawia, że ni tu jakiegoś przesadnego pingowania, ni też szorstkości. Zdarzały się raptem dwa klawisze, gdzie rzeczywiście słyszałem, że coś tam sprężyna jednak daje o sobie znać. Jestem ogólnie miło zaskoczony. Stabilizatory, no cóż, te najlepiej byłoby dosmarować, na spacji pojawia się trochę grzechotania, chociaż gdzieś tam widać marginalną ilość smaru. Ale generalnie no praca klawiatury nie jest zła. Zatem z czym gorzej? No nie jest to przesadnie niska klawiatura, więc wypadałoby dorzucić we własnym zakresie podpórkę pod nadgarstki. Inna sprawa, nakładki i ich format. Trzeba się do tego zdecydowanie przyzwyczaić, bo pierwsze godziny pisania na tych okrągłych, bardzo marginalnie wyprofilowanych keycapach to trudna rzecz. W sensie ten design ma więcej uroku niż efektywności. I jasne, do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale jednak na tych przysłowiowych rogach widnieje spory pusty obszar, więc palec siłą rzeczy czasami się tam zawieruszy bardziej niż na klasycznym kwadratowym kapie. Jedna zaleta, którą koniecznie muszę wypunktować, no layout 75%, to moim zdaniem świetna decyzja. Klawisze funkcyjne wydzielone, strzałki wydzielone, wszystko w idealnym, ale zwartym dostępie. Prywatnie korzystam z tego układu i uważam, że jest złotym środkiem względem przesadnie okrojonych 60-tek, 65-tek, które lepiej odnajdą się w gamingu, no i względem TKL-i bądź 100%-ówek,
które mogą już zagracać zbyt dużo przestrzeni w biurze, wśród dokumentów itd. Tu dobór layoutu jest po prostu perfekcyjny, chociaż w moim wariancie Enter jest duży, no i krótki lewy shift to też kolejne przyzwyczajenie. Inny atut, o którym chciałem wspomnieć szczególnie w kontekście wieloplatformowości, mamy tutaj oznaczenia zarówno pod Maca, jak i pod Windowsa, więc niezależnie od sprzętu będzie Wam się działało z dużą dozą czytelności. Werdykt? No z jednej strony zaskoczyła mnie trochę niecodzienna dbałość o Switcha, w sensie nie spodziewałem się, że będzie on wewnątrz przesmarowany. Poza tym mamy tutaj również wyjście naprzeciw standardom, gdzie być może emoji, szczególnie w socjalkach, robi robotę. Mamy również ciekawie dobrany rozmiar, no i przerzucanie się błyskawiczne między trzema urządzeniami, kompaktowość, długo pracę na baterii oraz przełamanie biurowej nudy, na której i pograć można raz na jakiś czas. Ale jest to też sprzęt specyficzny, do którego trzeba się przekonać i który mógłby oferować lepsze nakładki, lepszą strukturę aplikacji, lepszą wygodę ze względu na aktualną wysokość, no i brak podpórki pod nadgarstki. O kabel nie proszę, bo przy tak długim działaniu na baterii jest on zwyczajnie zbędny. Finalizując, no przed nami sprzęt dosyć nietuzinkowy, ciekawy, przede wszystkim skierowany do konkretnej grupy odbiorców, a co za tym idzie, nie spodoba się wszystkim, aczkolwiek to muszę przyznać, że korzystało mi się zarówno z myszki, jak i z klawiatury z dosyć dużą dozą sympatii, chociaż to nie są rzeczy idealne i o tym trzeba pamiętać. No przykładowo myszka owszem jest wieloplatformowa, wielozadaniowa, przy okazji cicha, ale jednocześnie brakuje mi wygody, brakuje mi wielofunkcyjności patrząc na dostęp do przycisków, no i cena też dosyć wysoka. Z kolei klawiatura, tutaj pod kątem wygody jest zdecydowanie lepiej, o ile przebrniecie przez ten okres przyzwyczajenia. Jest to też urządzenie mobilne, jeżeli chodzi o jakiś transport, no wrzucacie w plecak, w torbę z laptopem i nie ma z tym większego problemu. Imponująca długość pracy na baterii, to trzeba podkreślić, 36 miesięcy brzmi dumnie. Kolejna sprawa, znowu multiplatformowość, wieloplatformowość, no i switche. Doceniam, że coś tam przy nich podziałano, żeby pisało się odrobinę sympatycznie, aczkolwiek pamiętajcie, tutaj też są niedoróbki, o których wspominałem wcześniej i myślę, że odrobinę niższa cena pozwoliłaby je wybaczyć. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całej serii POP. Ja natomiast muszę przyznać, że trudno mi jest ten sprzęt jakkolwiek odradzać w sytuacji, że jest on skierowany do konkretnego grona odbiorców. Jedyne, co mogę powiedzieć, to ewentualnie poczekać na obniżki cenowe, żeby te pewne niedoskonałości udało się łatwiej wybaczyć. Także to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.